To była bardzo kolorowa i radosna uroczystość z udziałem wychowawców i przedszkolaków. Nie zabrakło podziękowań, nagród, piosenek i tańców, w tym poloneza, bo i okazja podniosła. Publiczne przedszkole nr 17 imienia Czesława Janczarskiego w Radomiu w sobotę, 8 czerwca, świętowało jubileusz 60-lecia. Tak jak mówią nasze dzieci, zresztą napisały też w listach, które tutaj za nami są uwidocznione, nie liczy się dla nich to, że budynek przedszkola jest taki stary. Liczy się to, że przychodzą do niego, wszystkie panie witają ją uśmiechem i dzięki temu cały czas przedszkole jest młode. Uroczystość odbyła się w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych imienia Oskara Kolberga w Radomiu, a na widowni zasiedli rodzice z dziećmi, dawni i obecni nauczyciele, a także byli wychowankowie. Spotkanie było doskonałą okazją, by powspominać działalność przedszkola sprzed lat, pooglądać dawne fotografie czy kroniki wypełnione mnóstwem wpisów i zdjęć z różnych przedszkolnych uroczystości. Przed wejściem do sali koncertowej można było natomiast obejrzeć pracę dzieci pod tytułem Moje przedszkole i poczytać listę na temat Za co kocham moje przedszkole. Chcemy rozwijać wiedzę i umiejętności dzieci na tyle dobrze, na tyle głęboko, aby dobrze przygotować się do wkroczenia w mury szkoły, gdy już są 6-latkami i nas po prostu żegnają. Przedszkole nr 17 znajduje się przy ulicy Zbrowskiego 10.